Cześć! Dzisiaj zrobimy beat w stylu Rainmana od Tymka. Intro. Wesprzyj mnie na patronite.pl. Dzień dobry moi kochani, z tej strony oczywiście Boniface, witam was bardzo gorąco w kolejnym odcinku Selfmade Beats i kłaniam się oczywiście niezwykle nisko. Tak jak zwykle zresztą, witając was w kolejnym odcinku serii, moi kochani, dzisiaj przygotujemy sobie beat w stylu Rainmana od Tymka. Bardzo ciekawy utwór, o ile nie przypadły mi do gustu zwrotki, o tyle refren bardzo fajny, melodyjny, jak najbardziej siada, moi drodzy. Nie pamiętam niestety, kto skomponował oryginalny beat, ale za to pamiętam, kto przesłał mi projekt, na którym bazowałem, rozpisując sobie dzisiejszy odcinek, a był to Leśny, któremu serdecznie z tego miejsca dziękuję i którego serdecznie pozdrawiam. Moi kochani, zatem skoro już wstępne kwestie mamy wyjaśnione, możemy przyjrzeć się temu, z czym przyjdzie nam dzisiaj pracować. No dobrze, moi kochani, jesteśmy na pulpicie i tak jak widzimy na tapecie, mamy dzisiaj naprawdę spory arsenał brzmień. Za chwilkę sobie je dokładnie omówimy i przejrzymy, ale wspomnijmy na początek o tym, że działamy w tempie 151 BPM-ów. Czyli mamy tutaj od razu sugestię, że będzie to technika halftime, double tempo, co oznacza, że wszystkie elementy naszego utworu liczymy podwójnie, rozkładamy je dwa razy szerzej. No, moi drodzy, to tyle tytułem wstępu i możemy przyjrzeć się temu, z czym będziemy faktycznie działać. Na początek mamy stopę. Bardzo fajne trapowe brzmienie, nic więcej nie mam do dodania. Dalej mamy, moi drodzy, clap. Klasycznie elektroniczny sample. Dalej snare. O dosyć ciekawym brzmieniu. I bardzo krótki snare, który będzie tutaj raczej pełnił rolę takiego wspomagacza elementu rytmiki, tak to nazwijmy. Raczej będzie ciekawostką niż głównym elementem. Dalej mamy hi-hat. Krótki, elektroniczny. Hi-hat numer 2 o troszeczkę bardziej metalicznym brzmieniu, troszeczkę dłuższy ogon. Hi-hat otwarty. I hi-hat otwarty 2. Bardzo podobna sytuacja, również elektroniczne hi-hety. Tutaj mamy 808, już troszeczkę nasyconą, bardzo przyjemna w brzmieniu, ciepła. Aż się cieplutko na serduszku robi, moi drodzy. Tutaj mamy akordy. Jest to biblioteka Vintage Keys od Scarpy, którą odtwarzamy za pomocą kontakta. Dwa różne brzmienia, one będą odpowiadać za niskie i wysokie akordy w tym bicie. Dalej mamy smyczki. Jest to jedno z brzmień dostępne w nowej wtyczce na pokładzie FL Studio, czyli we Flexie. Jeżeli nie wiecie, jak Flex działa, oczywiście możecie się z nim zapoznać u mnie na kanale. Odnośnik do właściwego filmu znajdziecie w prawym górnym rogu ekranu, także serdecznie zapraszam i zachęcam do nadrobienia zaległości. Tutaj mamy, moi drodzy, flat o takim brzmieniu i flat o takim brzmieniu. I jest to Omnisphere. Dalej na samym końcu już syntezator. Najprostsza fala piłokształtna z Harmlessa. Do czego ona nam posłuży, opowiem na kolejnych etapach. A skoro mowa o etapach kolejnych, moi drodzy, sekcja rytmiczna. A zatem, moi drodzy, przyszedł czas na to, żebyśmy zbudowali to, co spowoduje, że będziemy bujać głową do tego bitu. Zabierajmy się za sekcję rytmiczną i przejdźmy na pulpit. W takim razie, skoro już możemy zaczynać, to myślę, że nie ma co przeciągać. Zaczniemy sobie od klapa i snera, ponieważ one będą uderzać dokładnie w tych momentach, w których uderzać powinny, czyli mniej więcej w ten sposób. Dalej możemy zająć się kickiem, moi drodzy, bo to będzie sprawa, wydaje mi się, że dosyć prosta. Aczkolwiek zawsze się mogę mylić, prawda? Okej, dajcie mi chwilę, muszę się zastanowić. Dobra, już wiem, słuchajcie, wiecie, w czym jest najgorszy problem zawsze? W tym, że mam tutaj przed sobą dwie duże lampy i w momencie, kiedy zerkam sobie na moją ściągawkę po prawej stronie, to niestety nie działa to tak, jak powinno. Ponieważ niestety, chciał czy nie chciał, nie jestem w stanie, moi drodzy, zobaczyć tego tak dokładnie, jak w momencie, kiedy te lampy nie świecą. Mamy w każdym razie kick, moi drodzy. Ja prawdopodobnie jeszcze zweryfikuję to wszystko przed etapem miksu, tak żeby móc wam pokazać pełny obraz tego, jak to wyglądało w zamyśle. Niestety w tym momencie zrobić tego nie jestem w stanie. No dobrze, moi drodzy, zajmijmy się w takim razie tym snarem, który będzie takim wspomagającym elementem naszego bitu.
Mniej więcej w ten sposób. To sobie skopiujemy w oktawach. I OK. I teraz, moi drodzy, to sobie musimy skopiować mniej więcej w to miejsce. Zdaje się, że było to coś w tym stylu, moi drodzy. Teraz możemy zająć się też, wydaje mi się, że prostszymi rzeczami, tak mi się wydaje. Hi-hety otwarte, z tego co pamiętam, wybrzmiewały dokładnie na tych samych miejscach, co tutaj. No i, moi drodzy, w ten sposób zrobimy hi-hat drugi. No to już jakoś tak w miarę sensownie nam rozlokowało całe hi-hety. I teraz, moi drodzy, przyszedł czas na to, żeby zaprogramować ostatnią ścieżkę naszego bitu. Będziemy programować na dwóch taktach, które później skopiujemy, moi drodzy. Zdaje się, że coś takiego. I to sobie skopiujemy. Ja to jeszcze wszystko pewnie i tak będę weryfikował, a później wam pokażę, tak żeby uzyskać jak najlepszy efekt. Możliwie jak najkrótszym czasie odcinka. Moi drodzy, to tak naprawdę jest finisz, jeżeli chodzi o sekcję rytmiczną, a zatem z czystym sumieniem możemy przejść do etapu kompozycji. No to co, moi drodzy, pokomponujemy chyba sobie troszkę, co? Myślę, że możemy swobodnie przejść na pulpit i spróbować nadać tej kompozycji ostatecznego wydźwięku. A zatem zróbmy to. No dobrze, moi drodzy, zabieramy się do pracy, nie gadając zbyt długo. Zajmijmy się na samym początku 808, bo dlaczego nie? Zdaje się, że było to mniej więcej coś w tym stylu, coś tego rodzaju. No dobra, moi drodzy, to myślę, że możemy sobie skopiować. Uno momento, coś takiego. Zdaje się, że było to mniej więcej w tym klimacie, oscylujące wokół tego. No i teraz, moi drodzy, musimy sobie zadbać o akordy, bo to one tak naprawdę nadadzą klimat całej kompozycji, a zatem zajmijmy się tym powolutku. I tak sobie myślę, że możemy zaczynać stosunkowo szybko. OK, możemy sobie skopiować. Nie ma tutaj wielkiego bólu. No i tutaj, moi drodzy, troszeczkę musimy inaczej pokombinować. Momencik. Teraz, moi drodzy, możemy przejść swobodnie do dalszej pracy. I możemy przejść też do kolejnej ścieżki, czyli do niższych akordów, tym samym kopiując tę samą ścieżkę i obniżając ją o oktawę w dół skrótem Ctrl i strzałka w dół. Tutaj oczywiście jeszcze wymaga dopracowania velocity i parę innych rzeczy, no ale tak jak mówię, nie będę tego robił na wizji. Została nam tak naprawdę ostatnia ścieżka, ponieważ te wszystkie cztery będziemy też ze sobą layerować, a zatem zajmijmy się, moi drodzy. To będzie jedna z trudniejszych ścieżek tak naprawdę, jeżeli chodzi o dzisiejszą kompozycję, ale myślę, że spróbujemy sobie z nią poradzić, moi drodzy. Spróbujmy i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie, co z tego wyniknie. Mniej więcej w ten sposób. Tutaj jeszcze taka malutka nuta.
momencik, bo tutaj już będziemy szli inaczej jednak. Rozpędziłem się. Troszkę można by było zrobić tak. Tak sobie myślę. No i teraz, moi drodzy, pozostaje nam tylko skopiowanie tej melodii do wszystkich ścieżek i wszystko powinno grać wstępnie, przynajmniej tak jak należy. Sprawdźmy to. Okej, myślę, że jest w miarę w porządku. Ja tutaj jeszcze troszeczkę pokombinuję z tymi poziomami głośności, tak żeby było już wszystko na tip-top. A póki co, moi drodzy, przejdźmy do etapu miksu. A zatem, miks, moi drodzy, przyszedł czas na to, żebym opowiedział wam, co tutaj się tak naprawdę stało na etapie miksu, jakie efekty nałożyłem na kanały miksera i jakie efekty to dało. A zatem przejdźmy, moi drodzy, do pracy. Oczywiście zanim zajmiemy się bezpośrednio miksem, opowiem wam troszeczkę o zmianach, które zaszły w samej kompozycji. Tak jak widzicie, mamy tutaj ścieżkę kicka, która nie za wiele się zmieniła, jednak drobne różnice są, szczególnie jeżeli chodzi o poziomy velocity. Zasadniczo staram się różnicować te poziomy, ale zwróciłem też uwagę, że w pewnym sensie potrafią one przy mniejszym zróżnicowaniu i wyższej wartości potrafią one troszeczkę lepiej sprawdzać się w przypadku takich nowoczesnych, newschoolowych produkcji trapowych. Troszeczkę ściszony został hi-hat, moi drodzy. I tutaj, jeżeli chodzi o akordy, to w sumie się niewiele zmieniło, więc to nie ma co pokazywać. Jeżeli chodzi o tę ścieżkę, to faktycznie też zostało troszeczkę pokombinowane z parametrem velocity. I troszeczkę są pozmieniane też tam wartości tych nutek, w sensie długości troszeczkę są przesuwane, no ale generalnie sprawdza się to dużo lepiej i możemy sobie posłuchać tego, jak to brzmi w tym momencie. Okej, okay. Z czymś takim mamy, moi drodzy, do czynienia, zatem przejdźmy powoli na mikser i zobaczmy, co tutaj się stało. Moi drodzy, zaczniemy sobie oczywiście klasycznie od kicka. Kick został lekko spanoramowany w lewo, w przeciwną stronę puszczony został klap i snare. Oczywiście snare drugi dla równowagi, bardzo mocno w stronę lewą. Akordy wysokie troszeczkę puściłem po prawej stronie. Po lewej stronie wrzuciłem smyczki, jedną ścieżkę fletu, bo one się jakby troszeczkę z tymi akordami będą równoważyć. Poziomy głośności, tak jak widać, synth. Jeżeli chodzi o synth, powiedziałem, że powiem, do czego on służy. Mianowicie służy za warstwę, która ma delikatnie wspierać zaledwie ścieżkę melodii, a nie być jej najwyraźniejszym elementem. Ma dodawać w tej ścieżce po prostu jeszcze więcej wysokich częstotliwości i dokładnie to się z nią stało w miksie. No i omówmy sobie po kolei efekty, jakie tutaj mamy. Oczywiście korekcja na kicku, bardzo klasycznie, wycięte kartonowe częstotliwości, podbite częstotliwości około 3-4 Hz. Zwykle to są częstotliwości, które pozwalają uzyskać spore przebicie na kicku, więc tutaj taki efekt. Soft clipper, więc nasycamy sygnał i ponownie nasycenie, czyli wtyczka Fruity Wave Shaper. Moi drodzy, tutaj mamy ponownie Soft Clipper, Wave Shaper i Fruity Parametric EQ2. Tak jak widzimy, wycinamy niskie częstotliwości, one są zupełnie zbędne w przypadku klapa. Jeżeli chodzi o snare, podobnie, aczkolwiek mówimy tutaj o troszeczkę większym zakresie tych niskich tonów przepuszczonych i lekki dołek w okolicach wyższego środka dla oczyszczenia troszeczkę tego brzmienia. Tutaj mamy ponownie Soft Clipper, Wave Shaper, generalnie bardzo mocne nasycenie perkusji w trapach się świetnie sprawdza. Snare 2 oczywiście, tak jak widzimy, tutaj jest podbita też częstotliwość dosyć charakterystyczna dla tego sampla, podbite najwyższe częstotliwości i odcięty
Dół. Bardzo prosta korekcja. Tutaj mamy kolejny hi-hat i ponownie soft clipper, tak jak widzimy nasycanie. No i klasyczna korekcja na hi-hacie, czyli po prostu odcięcie najwyższych częstotliwości, lekkie ścięcie tych najwyższych. No i na perkusji mamy Neutron Elements, moi drodzy, żadna niespodzianka, tak jak pewnie część z Was się zdążyła domyślić. Mamy tutaj oczywiście korektor, który podbija jeszcze niskie tony, co pozwala wyeksponować kick. Kilka częstotliwości jest troszeczkę ściętych, celem oczyszczenia tej partii z nieprzyjemnych częstotliwości. Z drugiej strony mamy nasycenie o dosyć mocnym zadziałaniu i zblendowaniu tego oryginalnego sygnału z sygnałem opuszczającym wtyczkę. Stosunkowo dużo tego nasycenia jeszcze przeszło przez neutron. No i koniec końców kompresja, nie korekcja, żeby zrównać ze sobą głośnością wszystkie ścieżki, znaczy zrównać, wyrównać troszeczkę bardziej. Dalej mamy, moi drodzy, bas 808. W pierwszej kolejności mamy tutaj załączony sidechain, który pozwala odseparować stopę od basu, ponieważ one okupują te same częstotliwości. Następnie mamy kolejny limiter, który, jak łatwo się domyślić, troszeczkę ma za zadanie sprasować tę 808, żeby troszeczkę mniejsze wahania głośności miała. Tak bym to określił. Tutaj mamy waveshaper celem jeszcze nasycenia tej 808, no i koniec końców za tym wszystkim korekcja, żeby troszeczkę oczyścić samą 808, ściąć jej wyższe częstotliwości wygenerowane w trakcie nasycania. No i mamy też podciętych kilka takich drobnych punktów, które występują w kiku. To jeszcze chodzi tutaj o zabezpieczenie w kwestii separacji pomiędzy obiema ścieżkami. Już pomijam to, że zostały również spanoramowane w osobne strony, co prawda bardzo blisko środka, ale to też sporo daje. Moi drodzy, tutaj mamy akordy, zbyt wiele się nie dzieje, prosta korekcja, tak jak widzimy. Przepuszczamy tylko te częstotliwości, których jest w nich najwięcej, ścinamy górę, pamiętając o tym, że tam jest melodia i tam będziemy chcieli też mieć wokal. Tutaj mamy, moi drodzy, kolejną korekcję na bardzo podobnej zasadzie i tutaj drugą stronę, odcięcie niskich jeszcze tonów, ponieważ te akordy akurat miały w sobie bardzo duży ładunek tych niskich częstotliwości, trzeba to było jakoś wszystko okiełznać. No i tak to wygląda. Moi drodzy, tutaj mamy na akordach jeszcze Fruity Chorus zbiorczo nałożony po to, żeby troszeczkę je poszerzyć. Procent zadziałania jest na poziomie 23-24%. Nie jest zbyt wyraźny, ale zdecydowanie pozwala je jeszcze poszerzyć, mimo że już szerokie były. I tutaj mamy, moi drodzy, smyczki. Bardzo podobna korekcja. Generalnie przepuszczamy tylko te częstotliwości, które nas interesują. Dodatkowo te smyczki zostały nasycone. Tutaj mamy, moi drodzy, flat. Tak jak widzimy, on już jest na troszeczkę innych częstotliwościach niż smyczki, więc tutaj mogliśmy sobie pozwolić na podbicie w wyższych warstwach. I też dla kontrastu można powiedzieć, że zostały podbite wysokie częstotliwości dla kontrastu z akordami, które raczej znajdowały się w tych niższych rejestrach. Podobnie sprawa ma się z drugim fletem. Natomiast wróćmy jeszcze tutaj, ponieważ tutaj mamy reverb, moi drodzy. Celem osadzenia tej ścieżki troszeczkę w przestrzeni. No i celem zdjęcia pików z tego sygnału, z sygnału tej ścieżki, jest oczywiście też limiter z bardzo nisko ustawionym parametrem ceiling. Podobnie mamy tutaj również reverb, który ma kreować przestrzeń, i limiter celem opanowania szczytów sygnału tego instrumentu. No i teraz, moi drodzy, mamy tutaj syntezator. Syntezator, z którego odcięta jest znaczna część częstotliwości. Dlatego, że tak jak mówiłem, zależy mi tylko na przepuszczeniu tych wysokich, żeby faktycznie tam wysycić troszeczkę ten sygnał, ponieważ te ścieżki nie grają na wszystkich częstotliwościach, a fala piłokształtna jest dosyć charakterystyczna pod tym względem, że zawiera tych częstotliwości dosyć sporo. No i teraz, jeżeli bym wyłączył na przykład te fale, to brzmienie robi się ciemniejsze troszeczkę. Niby nie jest to jakieś strasznie nie wiadomo co pod kątem brzmienia tej melodii, ale jednak dodaje taki mały detal, który powoduje, że w ostatecznym rozrachunku brzmi to po prostu lepiej, ma tam więcej powietrza i tych częstotliwości, które pozwalają się przebić tej ścieżce jeszcze lepiej. No i co tutaj mamy, moi drodzy, dalej?
A dalej mamy, moi drodzy, lead jako całą ścieżkę, wyciszony sound goodizer, nie podobał mi się ten efekt. Natomiast jeżeli chodzi o korekcję, to tak jak widzimy, jest ona wprowadzona jeszcze zbiorczo na wszystkich tych ścieżkach. Ścięte ostatecznie, troszeczkę podcięte te częstotliwości, które już się za mocno wybijały. Lekko podcięte okolice tutaj, tak jak widzimy, wysokiego środka i prezencji. Ścięty dół, po to, żeby to nie kolidowało z perkusją, to znaczy ze stopą i z basem. Tutaj mamy, moi drodzy, Neutron Elements, korekcja, która ponownie ma na celu jeszcze zdjęcie tych niskich tonów, no i lekkie podbicie w okolicach 1,1 kHz. To były częstotliwości, których generalnie w tym miksie troszeczkę brakowało, trzeba było to podbić, a że mogliśmy to uzyskać w zasadzie wyłącznie z tej ścieżki, no to tak też zostało to zrobione. Kompresja celem sklejenia tego wszystkiego, no i exciter, który dodatkowo jeszcze wysyca to brzmienie. Tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o miks. Zerknijmy jeszcze na kanał master, ponieważ tutaj klasycznie mamy wtyczkę Soothy, która czyści całość z rezonansów i nieprzyjemnych w odsłuchu częstotliwości. Zaraz za nią mamy Ozone Elements, który wyciąga tutaj przede wszystkim głośności pod kątem odsłuchu na YouTube. I tutaj mamy, moi drodzy, Maximus. Jakby się przyjrzeć, to niby nic nie robi, ale troszeczkę robi. Zależało mi na tym, żeby ściągnąć do mono częstotliwości niskie, czyli przede wszystkim częstotliwości zawarte w basie oraz w stopie. To się udało, one są w pełni jakby zmonofonizowane. Dalej mamy częstotliwości średnie, lekko poszerzone i wysokie, poszerzone jeszcze bardziej, więc w ten sposób to działa. Na końcu jest jeszcze limiter, który pilnuje poziomu 0 dB i span, czyli analizator widma, którego nie widzicie, ponieważ mam go na drugim monitorze, ale on w zasadzie nie wpływa na brzmienie. I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o mix. Mam nadzieję, że efekt Wam się podoba, a żeby się o tym przekonać i upewnić na 100%, posłuchajmy tego jeszcze raz. Okej, moi kochani, to tyle, jeżeli chodzi o etap miksu i możemy swobodnie przejść do aranżowania naszej dzisiejszej kompozycji. No dobrze, moi drodzy, myślę, że możemy zaczynać etap aranżacji. Przyszedł czas na to, żebyśmy faktycznie rozłożyli wszystkie paterny w taki sposób, aby tworzyły jakąś spójną całość i w miarę logicznie rozwijający się beat, a zatem przejdźmy do tego. Tak jak widzicie, już wszystkie ścieżki mam rozłożone na poszczególnych paternach, w związku z tym można powiedzieć, że etap aranżacyjny możemy uznać za otwarty. I, moi drodzy, tak sobie myślę, od czego tutaj zacząć. W zasadzie myślę, że moglibyśmy zacząć od akordów, bo zdaje się, że tak mniej więcej zaczynał się oryginalny utwór. Ja niestety nie będę tego kopiował w 100%, bo nie pamiętam, jak on do końca się rozwijał. Spróbujemy wymyślić coś, co będzie sensownie płynąć. Jeśli dobrze pamiętam, to utwór zaczynał się od refrenu, więc poczyńmy też kroki ku temu, żeby faktycznie było podobnie u nas. Ok, i przyjmijmy, że to będzie nasz refren. W tym momencie myślę, że moglibyśmy zacząć sekcję zwrotki. Ok, i zamknijmy ją sobie jeszcze dla porządku refrenem. Chciałbym troszeczkę inne wyjście tutaj zrobić, bo nie do końca dobrze mi się zamyka ta melodia.
I tak się zastanawiam, jak to zrobić sensownie. No powiedzmy, że coś takiego nie do końca spełnia to moje oczekiwania. Tutaj myślę, że można by było zrobić to w ten sposób. Możemy dodać sobie ten hi-hat. I tutaj uciąłbym to może w ten sposób. Spróbujmy zrobić jeszcze wejście na refren. Bardzo specyficznie. Spróbujmy troszeczkę to przesunąć może. Zdecydowanie lepiej. I wstawmy sobie to jeszcze tutaj. Dlaczego nie? Okej, okay. Prawie jesteśmy w domu z tym kickiem, tylko myślę, że moglibyśmy to zrobić w ten sposób. O, momencik, nie mogę tego coś... O, trafiłem w B, mikrofon mi zasłania, nie widzę, musicie mi wybaczyć. Okej, okay. Jeśli dobrze pamiętam, to w przypadku akordów mieliśmy też automatyzację. Nie omieszkam skorzystać z tego faktu i przygotujemy swoją automatyzację. Dla punktu odcięcia filtra oczywiście zrobimy filtr dolnoprzepustowy, żeby to było w jakiś sposób rozwijające się dzieło. Może nie dzieło sztuki, ale wydaje mi się, że całkiem przyzwoicie brzmiący beat. Jak na mnie i te klimaty, też bierzmy to pod uwagę. Pamiętajmy też, że to jest dosyć ciemne brzmienie. Myślę, że będzie w porządku. A tutaj z kolei spróbujmy zamknąć filtr. Troszeczkę to brzmi jak tape stop, co w sumie nie jest złym efektem. Okej, podoba mi się to. I myślę, że doskonale sprawdzi się też i w tym momencie, w tamtym miejscu, więc pozwolę sobie, moi drodzy, ponownie zrobić cut, odcięcie i spróbujmy skopiować sobie tę
automatyzację w tym miejscu. OK. Jak dla mnie jest całkiem w porządku i w tym momencie mogę uznać naszą aranżację za zakończoną, a w związku z tym z mojej strony na dziś to tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę i za to, że byliście na premierze kolejnego odcinka Self-Made Beats, w którym robiliśmy utwór w stylu Rain Man od Tymka. Mam nadzieję, że utwór Wam się podobał, w sensie utwór... efekt dzisiejszej pracy. Dziękuję Wam raz jeszcze za uwagę. Przypominam też, że jeżeli znajdziecie chwilę, możecie wpaść do mnie na inne moje media społecznościowe, takie jak na przykład Instagram, gdzie możecie zobaczyć backstage Self-Made Beats, tego jak pracuję, tego co się u mnie dzieje, również prywatnie. Poza tym oczywiście zapraszam na Facebooka, na SoundClouda, na Patronite. Wspierajcie kanał, dostając za to dodatkowe bonusy, moi kochani. Oczywiście sklep z gadżetami Self-Made Beats również stoi przed Wami otworem. Wbijajcie, jeżeli chcecie reprezentować społeczność Self-Made Beats na zewnątrz, nie tylko w internecie, słuchajcie, bo i tak można. Jeśli szukacie wsparcia w zakresie produkcji muzyki czy opinii na temat Waszych kawałków, w opisie znajdziecie link do grupy facebookowej Self-Made Beats, tak jak i pozostałe linki, o których tutaj wspominałem. Na koniec jeszcze wspomnę, że możecie też pobrać z opisu projekt z tego odcinka, gdybyście chcieli tam jeszcze pokombinować na własną rękę. No i przypominam też gorąco, że cały czas możecie korzystać z opcji konsultacji online ze mną, jeżeli chcielibyście rozwinąć swoje umiejętności, bądź jeżeli szukacie kogoś, kto zmiksuje i zmasteruje Wasz kawałek, to również pozostaje do dyspozycji. Także cóż, to tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i posłuchajmy tego utworu dwukrotnie na koniec. Raz jeszcze trzymajcie się i do zobaczenia tutaj za tydzień na Self-Made Beats Live. Cześć! Jeśli film Ci się podobał, pamiętaj, aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Self-Made Beats, zasubskrybuj go i już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.